Na terenie gminy Kozienice wzdłuż drogi krajowej nr 48 ruszyły prace związane z budową leśnego szlaku rowerowego. Jest to efekt umowy zawartej przez burmistrza Piotra Kozłowskiego z Lasami Państwowymi na udostępnienie terenów w celu utworzenia szlaku. Jest to ponad 3-kilometrowy odcinek od Łuczynowa Nowego do końca granic gminy. Realizacja zadania została podzielona na 3 etapy. Etap pierwszy obejmuje odcinek od Łuczynowa Nowego do drogi gminnej tzw. Wałkowej. Etap drugi od tej drogi do Traktu Królewskiego i etap trzeci od Traktu Królewskiego do granic gminy. W tym roku ma być zrealizowany pierwszy etap. Pracę wykonuje Kozienicka Gospodarka Komunalna. Celem utworzenia nowego szlaku jest możliwość bezpiecznego przemieszczania się niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej Puszczy Kozienickiej. Łączny planowany koszt pierwszego etapu to 150 tysięcy złotych. Planowany termin wykonania zadania to koniec trzeciego kwartału bieżącego roku.